Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Dwójki. Zajmujemy się dzisiaj gorgulcami. Udało nam się zniszczyć pierwszą pieczęć. Pora poszukać kolejnych. Nie będzie to łatwe, co? O, jest. Pokażcie mi mapę. Bo ja gdzieś stąd przyszłam. Stąd. I tutaj pamiętam, że natknęłam się też na gargulce. Więc może warto tam zajrzeć. Tak myślę. Rozejrzeć się uważnie. Cia, dobra. To tu się muszę rozejrzeć, rany boskie. Nie straszcie mnie tak. No bez jaj. Cofnij się, Geralt. Jezu. Cofnij się. O rany. Na szczęście miałam kłen na sobie. I dałam się tak na koniec podpalić. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś tutaj. Dobrze, rozejrzymy się zaraz. To jest miejsce mocy. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Zapiszemy grę. Znowu. Tu nic nie widzę, ale pamiętam właśnie to zejście na dół. I tak mi się wydaje, że to jest dobra droga. A w środku, jak zamrzycie, będzie golem. Medalion. Nie? Nie ma? Aha. Niech i tak będzie. Dobra, zobaczmy tą inskrypcję. Znowu się posłużę notatką. Trzy polne myszy tańczą w kole o zmierzchu. Gwiazdy są jak ziarno. Ła! Myślę, że zwierz znowu będzie pierwszy. Gwiazdy, zmierzch... Może czas? Skoro taniec jest jakąś czynnością zajmującą czas. Zmierzch za to będzie śmiercią, bo gwiazdy będą niebem. Chyba. Spróbujmy. Spróbujmy. Ej, jednak nie. Trzy polne myszy tańczą w kole o zmierzchu. Gwiazdy są jak ziarno, opowiadacie. Tak, pamiętam to. Spróbujemy zamienić śmierć i niebo. Chociaż nie, niebo na pewno jest na końcu. Spróbujemy zmienić śmierć i czas na sam początek. Schowaj miecz. Teraz śmierć. Kombinacji trochę jest. 16. Znaczy wiem, że na pewno zwierz powinien być na początku. Poszło? Wow, okej. Fajnie. To dobrze. Co jest w skrzyni? Schemat buty starszej krwi. Jest zaszyfrowany manuskrypt. Aha, niech tak będzie. Też są fajne. No, całkiem fajne są. Nieco lepsze od moich. Nie jakoś mega, ale fajne są. Dobra. Czy
Czyli mamy za sobą drugą pieczęć. Potrzebna mi jest jeszcze trzecia. O, jak ja mam teraz wrócić? Tędy. Albo, może spróbujemy. Jedyna rzecz, którą sobie sprawdziłam, to to, gdzie na mapie są te siedliska. Żeby to trochę szybciej poszło. A, tylko że Lockmoon jest jebanym labiryntem. Tędy przyszłam, tu wyjdę, muszę dotrzeć tu. To będzie ciekawe. Dobra, zawidzimy trochę więcej Lockmoon. Dzięki temu, chyba. No nie wiem, czy ja nie będę musiała kanałami tam przejść. Kurna no. Dobra, będę szukać przejścia. Tam się może przydać zawsze. Tędy nie pójdę. Strażnicy. Też mam wrażenie, że przeszukałam każdą możliwą drogę stąd. Porzućcie królewskie dwory! A. Przestańcie sączyć jad w uszy władców! Nie jest jeszcze za późno na... Ojej! Plecki swędzą! Plecki piesiołka swędzą! Takie buty! W ogóle nie idę w tą stronę, w którą bym chciała, ale w związku z tym, że tu jest tak wszystko popierdzielone, to nie mam innego wyboru. Napijmy się eliksirów. Na pewno nie idziemy w tamtą stronę. Tam są już obrady. Gdzie ja muszę iść? Ja muszę iść teraz w lewo. Wiecie co? Idę kanałami. Schowaj miecz. Idę kanałami, bo innej drogi po prostu tam nie widzę. Super. Przykro mi, moi drodzy. No cóż, no sami się o to prosili, prawda? Prawda? Witam. Nie. Nie mam tego tak traktować. Okej, to pójdziemy przez Filipę. Znaczy, no, przez dom Filipy. I się tylko napiję. Niemożliwe w tym miejscu. Why? Jak zwykle nic ciekawego. Why? Dlaczego? Bo widzę przeciwników, tak? A tu mogę? Tylko żebym się nie zamotała. Zaraz. No, tu mogę. Dobra, czy ja jestem w stanie tędy przejść? Czy oni mi się zaraz tu pojawią? Czy mi zamknie? Zabijałam ich dwa razy po to, żeby się dowiedzieć, że drzwi są zamknięte. Dobra, idziemy do Filipy. Trzeba było tam iść od razu. Dobra, lecimy dalej. Aj. Ja sobie tu powinnam dać radę po ciemku, tak myślę. Muszę tylko sprawdzać mapę. Lochy. Aha. O! No tak. Ojej. Nie gub tak klatek. Gro najdroższa. Zapiszemy grę. Ja się tu rozejrzę trochę. Tutaj pewnie wyjdę do Radowida Rany. Dobra, w takim razie skoro tu są lochy... Dobrze, to spróbujemy sobie przejść w takim razie tędy. Widzisz, jednak będzie ci ten miecz potrzebny. O! Ciekawe. Nie wiem, czy nie trafię na obrady, jak pójdę tędy. I zaraz bym zresztą to sprawdziła.
Znaczy, zjazd czarodziejów. No niekoniecznie. Nie wiem, czy mi się włączy ta scenka rodzajowa. A. Scenka rodzajowa. Okej, okay, a ja w takim razie może zapiszę grę. I tak pójdę w tę stronę i zobaczymy, co nas tu będzie czekać. Chwila. Też jest przejście, teoretycznie. Kicia! Cześć. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stannis? Jest tutaj? Król Stannis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Tak, na pewno. Jezu. Książę Penis. Król Penis. Truciciel, tchórz i krętacz. Książę Stannis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stannis I, syn Demavenda III, został 17. królem Edirn. Mm. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. Mm. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stannis I. Nie będzie takim królem. Nie sądzę. Zapiszmy jeszcze raz grę. To jest amfiteatr. Natomiast ja bym chciała się tu dostać. Da radę? Tędy? Czy nie bardzo? Mamy noc. Aha. Udało się. Chyba znalazłam ostatnią miejscówkę. Cofnij się. O Jezu. Czy mam zły miecz? Oczywiście, że tak. Jak to się stało, Geralt, co? O rany. Jest za dużo was tutaj? Co, tak poznikały? O rany. Aj. Niedobrze. Mam nadzieję, że to jest tu. No, prawie, mniej więcej. Mniej więcej tu chciałam dojść. Tak, to będzie to. Dobrze. No to jednak dało radę. Magia lub niebezpieczeństwo? Magia. Gdzie jest nasz wierszyk? Tu jest nasz wierszyk. Divertimento. Obłoki są jak pszczoły, gdy biją dzwony.
Dobrze. Czas może być pierwszy. Nie wiem, co znaczy divertimento. Obłoki, czyli niebo, są jak pszczoły, czyli zwierzę, gdyby je dzwony. Tylko że dzwony mogą bić, wyznaczając czas, a także biją dzwony żałobne. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, czas, gdzie jest czas? Tu jest czas. Niebo. Zwierz. I śmierć. Zaraz zobaczymy, czy mnie nie pierdyknie. Pierdykło. Dobrze. Jeszcze raz, jak to było? Czyli ewentualnie czas ze śmiercią się zamieni. Dobrze. Czyli zaczniemy od śmierci. Potem będzie niebo. Mam problem z rozpoznaniem śmierci i czasu, zauważyliście to? Potem będzie zwierz i na koniec będzie czas. Świetnie, zarąbiście, że mi się to udało, to zrobić. Trzymasz miecz Aramila, który sprzeciwił się władzy króla. Pan dzikiego gonu pragnie genu starszej krwi. Chce otwarcia bram między światami, żeby szerzyć terror i zniszczenie. Pan gonu kazał mnie zabić, a jego widma powstałe z jego rozkazu na podobieństwo żywych ścigają mnie w przestrzeniach między światami od setek lat. Dotarłem do Lok Muin. Jestem zmęczony, ale wiem, że nie zdążę odpocząć. Jeźdźcy gonu są tuż, Geralt. Tuż. Na plecach czuję ich trupi oddech. Co ci się stało? Jakaś wizja? Kij wie. Spodnie starszej krwi. No. No, będę chciała je sobie zrobić. Adam Dave. Miecz srebrny. No, będę go używać z tego, co widzę. Adrenalina przy trafieniu, szansa na te... aha, i na upiory. A, bo ten jest na gargulce. Ale ma dużo większe obrażenia zadaje, więc na pewno będę go używać. Trofeum z gargulca. Oczywiście, że założę. Dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że będę kończyć. W kolejnym odcinku spotkamy się przy branie, tak myślę. Prześpię się przy okazji. Już wrócę się do... na rynek koło Kaczmy, tam gdzie Bran stoi. Mam dwa zadania dla niego i weźmiemy się za tajemnicę Lok Muin. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się.